No i kolejny rok szkolny za nami, Grażynka. Powiem ci, że autentycznie na fakcie poczułam teraz jakąś pustkę w rydzia. Nie jakby dzwoniło w uszach, wiesz? To się nazywa zespół odstawienia chyba. To się chyba nazywa woźna, która czeka, aż wyjdziemy, bo zostałyśmy same. A to stąd ta pustka, a ja już myślałam, że zmiękła w tym roku. Proszę cię, Grażynka, ty jesteś twarda babka, twarda jak... Jak co? Jak jajko na twardo. Nawet jajko na twardo ma kruchą skorupkę w rydzie. Pięknie to powiedziałaś, Grażyna. Zapiszę to. Zapisz, zapisz. I zadam jako temat rozprawki. Grażynka, wakacje są, odpocznij. No właśnie, wakacje. Ty masz już jakieś plany? Wakacje są jak dzieci, Grażynka. Najlepsze te nieplanowane. No to może gdzieś razem pojedziemy? Pewnie, że tak, tylko gdzie? A co lubisz najbardziej na wakacje? No wiesz, lubię jak jest słona woda. A ja jak są imprezy? Co tam jeszcze? O, lubię jak jest dużo ludzi. A ja jak jest gdzie się napić? Lubię też kontakt z naturą. I chciałabym, żeby codziennie ktoś mi robił masaż. O, widzę, ktoś tu czyta mi w myślach. A jak? Tylko by trzeba było zarezerwować bilety. Spokojnie, mój mąż nas zawiedzie. Na Malediwy? To cię chodzinka.